Hej, 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 hej! Siam wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Hearthstone. Solo Adventures, ostatni boss. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Zróbmy wpierw rekonesans, żeby zobaczyć, czym on się wyróżnia, że tak to ujmę. Bo na początku przyzywa oczywiście standardowo głodną nugget, czy jakąś to nazywają. A jak rozwalimy kociołek, to zaczyna samemu atakować. Więc zobaczmy. Nie wiem, co na początku weźmiemy. Wezmę na początku, nie wiem, Warlocka. Tak po prostu. Żeby sprawdzić, czym się różni ten boss. W ogóle mam tutaj herbatkę, więc sobie będę popijać przez nagranie. Wiem, że nie powinienem, ale mam bardzo dużą ochotę. Więc to zrobię. Bo już mi stygnie. Jaka dobra herbatka. Chyba mi się gra ścięła. Standardowo. No ale dobra, wracając. Ostatnio przyzwał każdą nagę ten boss i ona miała staty 1-1, a potem co nagę miała o 1 więcej ataku. Kiedy rozwaliliśmy kociołek, miał on za dwie many 2 ataku. Więc teraz... Ej, on nie ma kociołka. A, czyli nie można powstrzymać go przed przebywaniem nag. Okej, brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie, łapę mamy tragiczną. Zaprawdę. No dobra. Jakie? 1-1 tylko. Okej. The coin. Bardzo silny archer. 2 obrażenia, wszystkie przeciwne miniony. Silne, silne. Nie będę ukrywać. Dobra. On dostaje też pustynię do życia. No to nie jest zbyt dobre. Nie będę ukrywać, że to nie jest zbyt dobre. Dobra. Już wiem, do czego ta gra dąży. Po pierwsze, poprawię sobie siedzenie. I po drugie, już chyba wiem, co chcę zrobić. Z tym ewenementem, że tak to ujmę. Co wy powiecie na deck, nie wiem, Priście? Skoro oni wszyscy dostają kasę +1/+1 do statystyki, pewnie będą dostawać +1/+1/+1 co turę o 1 więcej. How about zrobić coś takiego, że damy sobie, powiedzmy, Shadow World Death na późniejszy etap gry. Damy sobie Mass Dispel, który po prostu ugra grę. Co by tu jeszcze? Co byśmy mogli dać? Dalibyśmy... Jak działa ten Excavated Evil? Czy to działa tak, że po prostu przeciwnik, jeżeli dobierze tą kartę... to natychmiastowo się używa? Czy że on może użyć w danej chwili? Bo jeżeli tak, to to jest tragedia. Wiecie co? Sprawdzę. Ale to chyba nie działa tak. No nie, nie ogarniam. Dobra, tak czy siak. Co by tu jeszcze dać? Dajmy może... Light Bomb wydaje się spoko opcją, ale mamy trochę za mało removali. Znaczy, jakby dać jeszcze, nie wiem, Doomsayera. Mamy właściwie 6 kart, które potrafią totalnie sklirować stół. Powiedzmy, żebyśmy zrobili sobie deck pod typowe podwojenie życia. O, to nie brzmi źle. Weźmiemy Deflordów. Weźmiemy... Na pewno weźmiemy babeczkę 1-3. Inner Fire. Light of the Naru też brzmi jak plan. No, jak tak, to weźmiemy Circle of Healing. Auchenaike. Już jak mamy Circle of Healing, to oczywiście, żeby fajnie to skombić.
byśmy dali. Przepraszam bardzo, Pyromantę. Możemy również dać w takim razie babeczkę. Która też dostaje bonusy do ataku. Divine Spirit. Coś takiego. Coś takiego, że tak to ujmę. Silence ewentualnie. No, powiedzmy, że to jest w pewien sposób removal za 0 many, więc niech będzie. Wolgin do ewentualnej wymiany. Ujdzie. Mind Control? Raczej wątpię. Jakoś tak, jeszcze coś Valen Chosen może nie być złym pomysłem. Confuse nic nam nie da. Ewentualnie. Ewentualnie moglibyśmy dać jeszcze Sylwankę. Big Game Hunterów! Mam jednego. I nie wiem co jeszcze. Co jeszcze można by było dać? Mind Control Tech? Powiedzmy jeden. Nie, spróbujmy zrobić coś takiego. Nie wiem. A, nie to kliknąłem. Nie wiem, ile. Jakie to ma mieć prawo. Jaką to ma mieć szansę na prawo bytu. Ale spróbujmy. Spróbujmy zagrać w ten sposób. Hop. Zrobię coś takiego. To może mieć jakiś sens. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, ale to może mieć sens. No. Ewentualnie poprawimy. Co nieco. Nie wiem, nie wiem. Sprawdzimy, co nie ma to na próbie błędów. Może nie będzie źle. Ewentualnie mógłbym się pokusić o Freeze Mage'a. Bo już jest sama kwestia tego, żeby zajebać wszystko, żeby nawet powstrzymać. Okej. Okay. Na początku ci nie są to będzie żadnym problemem. Co to? Znowu on, okej. Zróbmy tak na początku. O mój Boże, serio? W tej sytuacji szkoda by mi było go zagrywać. To nie będzie dobry pomysł. Nie, to nie będzie jednak dobry pomysł. Właśnie, zobaczymy. O, Vol'jin, okej. Shadow Ward Pain jeszcze możemy zagrać. Wow, Water Elemental. Zróbmy tak, dodamy sobie dużo życia. Do wymian. Mamy Shadow Ward, jeżeli chcemy. Okej. Pytanie, czy on mi go zamrozi, czy zrobi cokolwiek. Nie. Here come the voodoo. Primo zrobimy tak. Cokolwiek by się nie działo. Sekundo, 9 obrażeń, 12 obrażeń. 15 obrażeń. Ciekawe czy AI będzie mi rozwalać Doomsayera. Zrobię może coś takiego. Jeżeli będą się chcieli wymienić, to się pozabijają chociaż. Okej.
5 na 7 z tauntem. Ma taką kartę, ciekawe. Co ogólnie nie wiem, tak działamy. Dobra, ten deck nie da rady. Spróbujemy Street Mage'em. Coś, żeby przetrzymać przeciwnika. Albo! Patrzcie, ile on ma kart w łapie. Patrzcie, ile on ma kart w łapie w ogóle. Co ten... Ej, a może... A może by spróbować... O, to jest ciekawe. Znaczy, akurat to jest problem. No nie przeżyjemy tak, dobra. Mam pomysł. Mam ciekawy pomysł. On ma mnóstwo kart w łapie. Jeżeli byśmy zrobili takiego, nie wiem, Mirrogala. Jeżeli byśmy zrobili takiego Mirrogala, moglibyśmy go przewinąć. I zabijać jego karty po prostu trwając mu na łapę, to jest dobry pomysł. Tylko, że trzeba by było trochę podmienić te karty. Na przykład taki Beniv de Gret nam chuje da. Dobra, wiecie co, zrobimy Mirrogala od nowa. To może nie być zły pomysł. On miał ciągle przy 8 kartach. Miał około 8 kart w łapie, dobra. Preparation, Shadow Step powiedzmy. Deadly Poison nam się nie przyda. Gang Up. Sobie Pit Snake? W sumie? Za jeden many zniszcz miniona? To może nie być złe. Powiedzmy Betrayal. Dla removalu. Oczywiście sub, musowo. Bargul nie. Fanów Nice nie. Powinien być aż tak dobre. Powiedzmy sabotaż, bo removal za 4 many, czemu by nie. Assassinate, niech będzie. Vanish. I powiedzmy Scar, takie mamy. Z kart, jakie mamy, byśmy dali Doomsayera dla removalu, to jest bardzo dobre. Hopa, hopa. Moglibyśmy... Czy na pewno damy Murloki nasze? I Bran Bonesberda, bo wiadomo. Deathlord może być dobry, będzie bardzo dobrym blokerem w ogóle w early game'ie. Big Game Hunter, bo wiadomo. Kobra w sumie czemu by nie, zatrzymany removal, stworów bardzo dużych. Brzmi jak plan. Powiedzmy Mind Control Tech. Powiedzmy. Aha. Czy jest jeszcze coś ciekawego? Antique Healbot może być z tym pomysłem. Mind Control Tech, czy chcemy? Niby nie jest zły. Niby nie jest zły, ale... Mike's tam może? Do takich removali? Chyba trochę za droga. Spróbuję może w ten sposób na początku. Nie. Spróbujmy w ten sposób. Może to będzie miało sens. Spróbujmy. Priest ma za mało kart, które by mogły umożliwiły nam pozbycie się tego typa. Spróbujmy może Mirrogalem. Jeżeli się nie uda, spróbujemy Freeze Mage'em. Freeze Mage może nie być złym pomysłem. Prawda, on potrafi zrobić sobie dużo armoru i to jest problem. Ale... Freeze Mage też może nie być zły. Valyra versus Lord Slitherspear. Okej. Dare invade the ruined city? Tak. Preparation zostawię, bo to może być bardzo dobre. Akurat tego pewnie bardzo mocno potrzebujemy. Pit Snake. Aktualnie to jest bardzo dobre. Znaczy... Nie wiem, czy dobre na samym początku. Ale zagram. Bo po prostu jego dobiję ze specjalu. O mój Boże, zapomniałem o tym starcie! O mój Boże, dobra, jebać to.
Jebać to. Poddaję się, okej? Okay? Poddaję się. Zgałganiłem. Zapomniałem, że on tak może startować. Jeszcze raz. O, jaż nie my mamy... Zobaczymy. Czy olejki AOE też jest dobrym pomysłem? Chyba nie. Emperor Cobra, czy chce? Zamienię. Zamienimy. O, i to może być bardzo ciekawe. Drugi, po drugie też będę mieć pusto, powiedzmy. Po drugie też będę mieć pusto. A na przykład w trzeci bym poszedł ten typek, Murloc. Dlatego on nie wystawiam go, skoro nic nie wyrzucił. To jest trochę... Nie ukrywam, troszkę się boję. Zrobię to, że będzie mieć 2-2 i... Znaczy może mieć więcej, nie fajnie... Dobra, jebać to. Zagrałem to w ten sposób. Frostshock na twarz? Okej, okay, nie ogarniam czemu. Może on wie, że jestem Lirogalem. On wie, he knew. Here we go. Dobra, mamy prep. To jest okej, okay, potrzebujemy tylko Murloca. Oj, teraz to mnie boli. Ponieważ nie mam jak go wystawić. Dobra, powiedzmy mamy. Powiedzmy mamy. Tak nie możesz zaatakować. Chłe. Okej. Okay. Dobiera karty. To mnie oczywiście kurewsko mocno cieszy. Tylko gdybym miał możliwość jeszcze rolnięcia. Bo o mój Boże. Proszę, Murloc. To nie jest Murloc. Słabo. Znaczy straci jedną kartę na pewno, ale byłoby fajnie, gdyby stracił więcej. Słabo. Battle Rage? Czemu to akurat spyłowało? Nie mów mi, że masz tego typa, co zadaje dwa obrażenia we wszystkim. O mój Boże. Aj. Aj. Zróbmy tak. Następnie będzie MC Tech. Jest słabiutko. Fuck you, mate. Czy gdybym miał możliwość dobrania mu kart, byłoby zajebiście, tak czy siak. Okej. Okay. Dobra, paśniemy. Najlepsze jest to, że jeżeli wrócimy mu Hungry Nugget do łapy, to będzie on 1-1. Jest wyjebane. Jeszcze żyjemy niby. Proszę, Murloc. Znaczy no... Chciałbym mógł go przejąć któregoś z tych. Może, nie wiem. Ma to sens w ogóle? Jeżeli cofnę mu do łapy, to większość rzeczy fajnych mu przeżyje. Słabo. Zróbmy tak, coś mu umarło. Nie wiem co, nie widzę. Mech.
Wystawimy ciebie. Here we go. Zabijesz najnowszą nagę, stracił Frost Shock. Słabo. Ogólnie słabo. To, że mamy kiepskie podejście, okej? Okay? To jest ten problem, mamy kiepskie podejście. Mamy tragicznie kiepskie podejście. Nie podchodzą nam wcale stwory do milowania. Plan nie jest zły, to jakoś działa. To jakoś działa. I what? Rychło w czas. Potrzebuję tego. Dokładnie tej karty. Dokładnie tego potrzebowałem. O, piękna karta. Dokładnie tego potrzebowałem. A więc tak, wpierw zrobimy coś takiego. Powinienem zrobić gangup, choć nie mam. O, idealnie. W sumie mogę zrobić tak. Okej, mamy osłonę. Przez którą się nie... O, Icehold zabity, super. Mamy osłonę, przez którą się nie przebije. Jest Sea Giant. Przypominam, że Mind Control tak działa podwójnie. Teraz. O Boże, on się sam miluje. GG, G fucking G. Mamy podwójne leczenie. Easy. Chyba wygraliśmy. Jest tak, Primo, zrobimy coś takiego. Hop, hop. Zrobimy tak. Wyleczy się podwójnie. Okej. Okay. Your history. Here we go. I zrobimy coś takiego. Teraz tylko musimy podejść Murloc. Raczej wątpię, żeby te jakimiś dużymi stworami wymienił się z nim. Dokładnie. Wow, co? Czy to on w ogóle nim zaatakował? A ja, dobra, nieważne. Zadaję jedno obrażenie, jeżeli pa. No. Jeżeli się jest dobrany. O mój Boże, dobra, jest pięknie. Hopa. Oczywiście bierzemy. Preparation. Przyda się. Masa wyobrażenia. Teraz możecie być... O! Czy my umrzemy, jeżeli to zrobimy? Nie, my dobierzemy 4 karty. Hops. Pit Snake. Kolejny Oracle. Nie ma najmniejszego problemu. Bang! Dziękuję!
Dziękuję, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Udało się. To był dobry pomysł. To był dobry pomysł. Udało się. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle. W sumie bardzo fajna walka z bossem, muszę przyznać. Znaczy, akurat tym deckiem była bardzo fajna. Ciekawe, jakie jeszcze opcje byłyby na przejście tego bossa. Podejrzewam, że Freeze Mage. Freeze Mage, czyli przetrzymanie, żeby on nie mógł atakować, masowe zamrażanie, a potem masowy atak fireballami. Nie wiem, czy by to dobrze działało, czy by udało się zrobić wersję typu nieskończone komba, w sensie nieskończone fireballe. Zwykły Freeze Mage też w sumie de facto mógłby jakoś zadziałać, myślę. Przy odpowiednim przytrzymaniu, zamrożeniu przeciwników. No nie wiem, nie mam pojęcia. Dziękuję wszystkim za uwagę, że wam się podobało. To było na tyle. Do zobaczenia i czekamy na czwarte skrzydło. Pa, pa.